Witam po przerwie. Moim kolejnym gościem jest Karolina Kowalska, moja redakcyjna koleżanka. Dzień dobry, Karolina. Dzień dobry. Ostatnio na łamach Rzeczpospolitej napisałaś tekst na temat uznania medyka z Ukrainy. Powiedz, o co chodzi? Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o pomoc w opracowaniu przepisów w taki sposób, żeby można było uznawać kwalifikacje lekarzy z Ukrainy. Dzisiaj te kwalifikacje nie są uznawane, bo to Ukraina jest państwem trzecim, nie jest w Unii Europejskiej, w związku z czym Ukrainiec, lekarz z Ukrainy chcący praktykować w Polsce, musi zdać egzamin nostryfikacyjny, a następnie egzamin z języka polskiego. To jest bardzo trudna, żmudna droga i Ministerstwo Zdrowia chciałoby tym medykom z Ukrainy troszeczkę tę drogę ułatwić i po prostu uznawać im ich kwalifikacje. A dlaczego tylko z Ukrainy? Tak naprawdę nie chodzi tylko o Ukrainę, chociaż mówimy o Ukraińcach i piszemy dlatego, że to oni są najliczniejszą grupą, po pierwsze praktykującą w Polsce, bo po nich są tylko Białorusini, a następnie Niemcy. I tych Ukraińców pośród cudzoziemców praktykujących w Polsce jest aż 34%. To jest bardzo duży procent, bo Białorusinów na przykład jest już dwa razy mniej niż Ukraińców. Natomiast też jest, co się okazało, że wśród 500 osób, które starają się obecnie o nostryfikację dyplomu, 500 osób z dyplomem ukraińskiej uczelni medycznej, jest bardzo wielu Polaków. Polaków, którzy wyjeżdżają tam, żeby studiować. Dlaczego tam? No, po pierwsze, pewnie łatwiej się im dostać na studia na Ukrainę. Po drugie, te studia są tańsze niż studia płatne w Polsce, bo wiemy, że medycynę można studiować za pieniądze w Polsce, no ale to są koszmarne pieniądze. Ogromne. No dobrze, a powiedz mi, czy to jest odpowiedź na to, że w Polsce brakuje lekarzy? Oczywiście. Próba złagodzenia tych przepisów jest absolutnie taką odpowiedzią, próbą zażegnania kryzysu, który nad nami wisi. Mamy 170 lekarzy z prawem wykonywania zawodu. Większość z nich albo się zbliża do wieku emerytalnego, albo już jest w wieku emerytalnym. No i my nie dość, że mamy najmniejszą liczbę lekarzy w Unii Europejskiej na 10 tysięcy mieszkańców, to jeszcze, przepraszam, na 1000 mieszkańców, 2,2 lekarza, podczas gdy średnio to jest 3,3, no to jeszcze grozi nam prawdziwy kataklizm, kiedy większość tych lekarzy odejdzie na emeryturę. A jakich specjalności, specjalizacji najbardziej brakuje? Można to sprawdzić łatwo, ponieważ minister zdrowia określił tak zwane dziedziny priorytetowe, w których lekarzy jest najmniej i w myśl rozporządzenia z 2017 roku lekarze, którzy będą się specjalizować w tych dziedzinach, dostaną więcej pieniędzy w ramach rezydentury i to jest między innymi anestezjologia, ale też bardzo wiele dziedzin takich dziecięcych, przede wszystkim psychiatria dzieci i młodzieży. Wielokrotnie mówiliśmy o wielkim kryzysie tej dziedziny, ale też zwykła pediatria, co może się wydawać dziwne, medycyna rodzinna. Czyli ci najbardziej podstawowi lekarze, pediatrzy i potocznie zwani internistami, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, często to są właśnie medycy rodzinni, lekarze, do których chodzimy najczęściej, ich najbardziej brakuje. Mówi się, że jednym z najstarszych specjalizacji w Polsce to jest właśnie pediatria. Mamy pediatrów 70-letnich. Ja sama chodzę do pana pediatry, który już dawno przekroczył wiek emerytalny. Mógłby odpoczywać. Ja się bardzo cieszę, że chodzę do tak doświadczonego pediatry, no ale no właśnie pracuje, bo nie ma rąk do pracy. No ale dobrze, Karolina, to z czego to wynika, skoro nabór na studia medyczne cieszy się ogromną popularnością? Bardzo trudno jest się na nie dostać, czyli chętnych nie brakuje. To gdzie się podziewają ci lekarze? Właśnie różne są odpowiedzi na to pytanie, bo jak rozmawiamy z lekarzami, którzy mają dzisiaj 50 lat na przykład, albo 40 parę, to oni bardzo często mówią, kiedy my zaczynaliśmy pracę, to było nas za dużo, nikt nie żałował, że część z nas odchodzi do firm farmaceutycznych, nie mieliśmy gdzie na przykład dostać się na staż, byliśmy traktowani per noga. Dzisiaj jest inaczej. Może właśnie z tego to wynika, że w pewnym momencie nie przewidziano, że społeczeństwo będzie się starzeć, że będziemy potrzebować więcej lekarzy i może w pewnym momencie w związku z tym, że było takie wrażenie, że tych lekarzy jest za dużo, limity nie zostały odpowiednio, nie były odpowiednio zwiększane. Teraz ostatnio minister zdrowia zwiększył limit nabór na studia medyczne o 850 osób, to jest dość dużo, ale mimo to no, nie jesteśmy w stanie zasypać tej luki. Czyli kiedyś coś przegapiliśmy i to jakby tego mamy efekty. Tak, przypuszczam. Efekty teraz.
Dobrze. I jeszcze powiedz mi, Karolina, na koniec, wracając do tych Ukraińców albo lekarzy zza wschodu, może nam trochę tutaj plany popsuć Unia Europejska. Może. I nie zdziwiłabym Dlaczego? Się, gdyby tak się stało, bo jeżeli my uznamy kwalifikacje lekarzy z Ukrainy czy z innych państw trzecich, no to cała Unia będzie musiała je uznać. I wtedy, a Unia nie chce tego robić. No, bo ma swoich lekarzy. Poza tym to jest otwieranie jednak rynku. Znaczy jest jeszcze jeden argument przeciw. I tutaj wypowiedział się prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz. Doktor Hamankiewicz powiedział, że uważa, że znoszenie całkowicie egzaminu nostryfikacyjnego byłoby szkodliwe dla samych pacjentów, bo to jest jednak jakieś potwierdzenie kwalifikacji. Jeśli tych kwalifikacji nie potwierdzimy, to może się okazać, że spadnie poziom opieki medycznej. Natomiast to, co jest dotkliwe w Polsce i to, dlaczego tak wiele osób chciałoby zniesienia tego egzaminu nostryfikacyjnego, to jest to, że te egzaminy są przeprowadzane przez 8 uczelni medycznych w Polsce i każda z tych uczelni przeprowadza ten egzamin według własnego widzimisię. Ustala własne pytania, zadaje własne pytania. Te pytania i proces egzaminacyjny jest utajniony, natomiast Izba Lekarska ma zwrotne informacje od samych przystępujących i z jej informacji wynika, że pytania są podchwytliwe, że się czasami utrudnia tym lekarzom zdanie egzaminu. W związku z czym prezes Hamankiewicz postuluje, żeby ujednolicić egzamin nostryfikacyjny. Wprowadzić egzamin państwowy, tak jak jest w przypadku na przykład zawodów prawniczych, jest jeden egzamin państwowy i mimo, że aplikanci uczą się w różnych ośrodkach, to egzamin jest jeden państwowy, pytania są takie same dla wszystkich i może wtedy nie trzeba by było robić takiej tak rewolucji. Tak też mi się wydaje. Dziękuję bardzo za Dziękuję. Rozmowę. Moim gościem była Karolina Kowalska, a ja zapraszam jutro na godzinę 13 na Rzecz o Prawie.